Przechodzimy teraz do tematu handlu zagranicznego. Jest z nami Cecilia Malmström. Dwukrotnie pełniła funkcję Europejskiego Komisarza do Spraw Wewnętrznych, następnie zajmowała stanowisko Komisarza do Spraw Handlu. Była ministrem do spraw Unii Europejskiej w szwedzkim rządzie, a obecnie wykłada na Uniwersytecie w Göteborgu. Welcome Cecilia, pleasure to have you here with us. Dziękuję bardzo. To przyjemność spotkać się z Państwem. Pani profesor, gdy spojrzy się na dane statystyczne, to wyraźnie widać, że pandemia koronawirusa odcisnęła swoje piętno we wszystkich niemalże obszarach światowego handlu. Czy z optymizmem patrzy Pani w przyszłość? Jak szybko nastąpi ożywienie gospodarcze? Jakie perspektywy roztaczają się przed światowym handlem? I jaka w tym wszystkim jest rola pandemii? Cóż, oczywiście pandemia miała wpływ również na handel. Mieliśmy do czynienia ze spadkami aktywności w jednych obszarach, ale również z jej wzrostem w innych, ponieważ wielu konsumentów nabywało dobra przez internet. Byliśmy zatem świadkami zwiększonego popytu na sprzęt komputerowy, technologie oraz surowce, takie jak drewno, ponieważ wszyscy naraz zabrali się do aranżowania swoich ogrodów. Uważam zatem, że handel odegra kluczową rolę w ożywieniu gospodarczym w miarę jak, mam nadzieję, że już wkrótce, będziemy wychodzić z kryzysu. Musimy jednak pamiętać o istnieniu pewnych problemów. Część z nich ma związek z trwającą pandemią, a część wynika z czegoś zgoła odmiennego. Mamy ogromny problem z kontenerowcami, które czekają przy wejściach do portów, powodując opóźnienia w dostawach, podwyżkę cen i całą gamę innych bolączek po stronie konsumentów i przedsiębiorstw. Musimy jednak stawić czoła i temu wyzwaniu. Mówiąc najogólniej, zauważamy zarówno pozytywne, jak i negatywne zjawiska, ale handel bezsprzecznie odegra pierwszoplanową rolę w odbudowie gospodarki po kryzysie. W ciągu ostatniej dekady byliśmy świadkami znacznego upolitycznienia handlu. Co znamienne, kraje zachodnie, które dotychczas stały na straży wolnego i otwartego handlu, dziś zmieniają retorykę. Rośnie również rola państwa w handlu międzynarodowym. Według organizacji Global Trade Alert w 2011 roku, czyli dokładnie dekadę temu, na całym świecie stwierdzono raptem 202 przypadki interwencji w handel ze strony państwa. Dla porównania, tylko w tym roku stwierdzono już ponad 1500 przypadków tego rodzaju działań. Czy oznacza to, że żyjemy w epoce wojen handlowych? Cóż, to bardzo niefortunne. Na początku pandemii byliśmy świadkami tego, jak wiele krajów wprowadza ograniczenia eksportu oraz stosuje różne typy protekcjonizmu. Większość z tych działań była przejściowa, ale zdecydowanie zbyt wiele z nich nie zostało zaniechanych. To bardzo zła wiadomość, ponieważ handel jest istotnym elementem ożywienia gospodarczego. Pomagał nam przejść przez pandemię, dostarczając towary i usługi. Politycy muszą bronić handlu i wyjaśnić światu, jak ważnym jest to, by możliwe było funkcjonowanie szlaków handlowych i łańcuchów dostaw. To bardzo istotne, byśmy korzystali z opartego na zasadach, ale otwartego handlu. Pamiętajmy, że handel tworzy miejsca pracy, przyciąga inwestycje i napędza gospodarkę. Zbliża on do siebie ludzi, ponieważ poprzez handel poznajemy inne kultury, tworzymy innowacje itd. Dlatego mam nadzieję, że protekcjonizm nie zyskał na popularności. Wydaje mi się, że określenie mianem wojny handlowej tegorocznych wydarzeń byłoby nieco na wyrost, ale zdecydowanie można zauważyć pewne jej elementy, zwłaszcza w kontekście relacji między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, których pogorszenie jest utrapieniem dla sektorów przemysłowych obu stron tego konfliktu. Dlatego mam gorącą nadzieję, że rządy wkrótce porzucą swoje protekcjonistyczne zapędy. Wspomniała Pani o Stanach Zjednoczonych i Chinach. A co z Unią Europejską? Wielu polityków i ekspertów sugeruje, że Unia powinna podjąć działania zmierzające do reorganizacji swoich łańcuchów dostaw. Czy to możliwe? Coraz częściej słyszymy również o niezależności handlowej Unii Europejskiej. Jakie jest Pani zdanie na ten temat? Cóż, do pewnego stopnia rozumiem, dlaczego państwa członkowskie oraz inne kraje są zdania, że na wypadek kryzysu lub katastrofy podstawowy sprzęt medyczny powinien być produkowany bliżej. Zauważyliśmy też, że niektóre metale rzadkie są pozyskiwane od bardzo ograniczonej grupy dostawców. Jesteśmy świadkami tego, jak pod wpływem globalnego deficytu półprzewodników wszyscy zaczynają rozważać budowę własnych fabryk.
ale uruchomienie takiego zakładu zajmuje wiele lat. Dlatego o ile możemy przenieść produkcję podstawowego sprzętu medycznego bliżej jego rynku zbytu, to niemożliwe jest równie szybkie usamodzielnienie się w obszarze wydobywania metali rzadkich i rozwijania zaawansowanych technologii. Będzie to wymagało wielu lat pracy. Musimy też zrozumieć, że jedzenie, ubrania i szczepionki są produktem globalnych łańcuchów dostaw. Musimy wytłumaczyć to swoim obywatelom. Sektor przemysłowy stał się bardziej elastyczny i odporny na zawirowania, ponieważ zaczął dywersyfikować swoje łańcuchy dostaw, co jest działaniem dobrym i jak najbardziej normalnym, ale nie jest to działanie, które wynika z woli politycznej. Biznes sam podejmuje decyzje, które są dla niego najlepsze. Niektóre z postulatów dotyczących niezależności handlowej są interesujące i możliwe do spełnienia, ale wiele z nich jest nierealistycznych i niepożądanych, ponieważ łańcuchy dostaw i rynki eksportowe dostarczyły nam wiele towarów i nie powinniśmy zakłócać ich funkcjonowania. Nie powinniśmy się łudzić, że nagle zaczniemy wydobywać rudy metali rzadkich. Skoro o polityce mowa, to czy uważa Pani, że Unia Europejska w dalszym ciągu jest obrońcą wolnego handlu? Cóż, trudno wyciągać jakiekolwiek wnioski, ponieważ każdy rynek doświadczył skutków pandemii, która nieco zmieniła zasady gry. Liczę jednak, że Unia Europejska nadal będzie broniła idei wolnego handlu i dokończy swoje negocjacje z istotnymi rynkami oraz partnerami takimi jak Australia, Nowa Zelandia i Chile. Mam nadzieję, że będzie ratyfikowała swoje umowy z Meksykiem, które wcześniej będą wymagały dostosowania do obecnych wymogów środowiskowych i że będzie kontynuowała swoją współpracę z sojusznikami w celu stworzenia lepszych, multilateralnych zasad współpracy w ramach Światowej Organizacji Handlu. Wspomniała Pani o Światowej Organizacji Handlu. Globalny handel kwitnie wtedy, gdy istnieją kompetentne globalne instytucje. Słyszeliśmy wiele propozycji na temat reformy WTO. Unia Europejska również złożyła swoją propozycję. Co Pani by zrobiła, by naprawić WTO? Musimy pamiętać, że nie ma sposobu na szybką naprawę. Mamy nowego dyrektora generalnego, który wykonuje fantastyczną pracę w kwestii budowania sojuszy i namawiania do reformy, a sama WTO od pewnego czasu borykała się z problemami. Mimo wszystko, jest to wspaniała organizacja, która dostarczyła światu ogromnej ilości dóbr, stworzyła zasady oraz umożliwiła mniej rozwiniętym krajom konkurowanie na rynkach globalnych. Ale bez dwóch zdań jest to organizacja wymagająca reformy. Zreformować należy to, jak działa ona wewnętrznie. Należy uczynić ją organizacją bardziej transparentną. Powinniśmy dostosować istniejące procedury do bieżącej sytuacji i musimy zadbać o to, by WTO było organizacją władną podejmować decyzje, ponieważ i z tym miała ona pewne problemy. Musimy też usprawnić działanie organu apelacyjnego, będącego drugą instancją rozwiązywania konfliktów w ramach WTO, który od pewnego czasu również nie działa tak wydajnie, jak powinien. Powinniśmy się tym zająć, ale są to zmiany, których wdrożenie zajmie sporo czasu. Natomiast wydaje mi się, że w pierwszej kolejności WTO powinna udowodnić, że jest w stanie podejmować wiążące decyzje. Trwają obecnie negocjacje, na przykład w kwestii handlu cyfrowego. Nie wszyscy członkowie organizacji są stroną w tych negocjacjach, ale są one toczone w sposób otwarty. Jeśli uda nam się w niedalekiej przyszłości dojść do jakichś wniosków, byłby to dowód na to, że stworzyliśmy pewne globalne zasady dotyczące handlu cyfrowego. Trwają również negocjacje dotyczące rybołówstwa oraz dotacji dla tego sektora, w które WTO jest również zaangażowane. Nie są to łatwe rozmowy, ale wydaje mi się, że z końcem roku powinniśmy być bliżej rozwiązania. W listopadzie zaplanowano spotkanie ministrów i byłaby to ważna okazja, może niekoniecznie do wprowadzenia reformy, ponieważ taki cel byłby nierealistyczny, ale do pokazania, że niektóre sprawy zmierzają w odpowiednim kierunku i że WTO w dalszym ciągu funkcjonuje. To o tyle istotne, że bez WTO handlem rządziłoby prawo dżungli, co odbiłoby się negatywnie na każdym uczestniku rynku. Pani profesor, było mi niezwykle miło gościć Panią na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Bardzo Panu dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie. Życzę Państwu dalszych owocnych debat w ramach tegorocznej konferencji.